Umowa została podpisana na wykonanie projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę. Zakłada to ona to wszystko, na co mieszkańcy głosowali, czyli modernizacja całego schroniska, wybudowanie budynku dla psów, budynku dla kotów i zagospodarowanie całego terenu. Nowe ogrodzenie, bawialnia, również szpitalik i takie pomieszczenia administracyjne. No chcemy również zmodernizować te stare obiekty. W 2020 udało się wymienić system ogrzewania, udało się wymienić dach, wszystkie okna. Chcemy w tym roku jeszcze zrobić elewację. No i myślę, że warunki zwierząt za jakiś rok już będą poprawione. Dzięki prezydentowi miasta Januszowi Kubickiemu udało się wprowadzić do budżetu miasta na ten rok 5 milionów złotych, ale wieloletnią prognozę finansową kolejne 5 milionów złotych na kolejny rok, więc 10 milionów złotych to jest całość inwestycji. Zmienione zostanie dosłownie wszystko, ponieważ pozbędziemy się przede wszystkim tych zewnętrznych kojców, czyli zwierzęta nie będą żyć w klatkach, w boksach, tylko w pokojach ogrzewanych, które będą dawały im trochę namiastkę warunków domowych, więc to jest taki ogromny krok do przodu. Będą miały też dostęp tak naprawdę do budynku piętrowego, który będzie przypominał tak naprawdę życie w mieszkaniu, w bloku, ponieważ większość adopcji psów to są adopcje do bloków, a nie do domków jednorodzinnych, więc będziemy mogli ich nauczyć tak naprawdę poruszania się po schodach, jeżdżenia windą, czy tak naprawdę też życia na balkonie. To są takie trzy punkty, które powodują największe problemy i największą pracę, jeżeli chodzi o adaptację zwierząt w nowych domach.